Jak to jest prowadzić tyle lat teleturniej, jeden i ten sam? Te początki były trudne bardzo, ponieważ ja jestem takim trochę gościem nietypowym, gdzie nie mam pisanego scenariusza, nie bardzo wiedziałem, jak rozmawiać z ludźmi, jak się do nich zwracać. To był taki okres, że do gości wszystkich w telewizji mówiliśmy per pan, kobiety starałem się całować w rękę, tak zostałem wychowany. A te żarty na początku legendarne, no bo już wiemy, że ktoś namawiał do przytulania. A co z żartami? Czy to była inicjatywa pana, czy... No bo to była inicjatywa moja, ona jest do dziś. Wszystko, co tam się dzieje, jest moją inicjatywą. Ja przyznaję się do wszystkiego, co jest dobre i wszystko, co jest złe. Ponieważ naprawdę myśmy zagrali, już niedługo będzie prawie 3000 odcinków. Yes. Naprawdę ciężko zacząć. Osoba prowadząca ma kłopot, jak przywitać ludzi, jak ich poinformować, że jest fajnie, że wesoło, że de facto jest to program taki rozrywkowy. No dokładnie. Prawda? Taki do niedziela do obiadku. To mi się zdarzyło, po jej części czołem pyta się, skąd się wziąłem. To taka była piosenka w jednym z filmów, prawda? Jestem wesoły Romek, mówiłem. Tego, ale coś mi ktoś tam próbował napisać. No właśnie też zastanawiałem się, czy jest jakiś ghostwriter i mówi, panie Karolu, ja panu napiszę. Napiszę, tak, i mówili, że cześć, to jestem kumpel wasz Karol, siemacie i wy, i wy, i wy, i kocham was i tego. Ja bym na przykład napisał, siema kurwa, co to? O, siema kurwa, no. I od razu inaczej. Jak tam się kurwa macie. Jakby pan tak na ostatni odcinek w ogóle wyszedł, ostatni odcinek Familiady. No to byłby ostatni. Tak. I razem byśmy potem w jakieś czy coś na ściance, to wina Paczesia. To byłby ostatni. Pomyślałem sobie, że zacznę takimi żartami różnego typu. Tylko jak to znaleźć 3000 dowcipów, które nikogo nie obrażają, nie mają w sobie ani kurwy, ani niczego tam w środku. Nie da się. Bo to też się obrażają wszyscy. Nie dotyka to kościoła, policjantów, rządów, polityki, blondynek. Kiedyś powiedziałem... Czyli zostaje wesoły Romek, zostaje. Cześć, jestem wesoły Romek. No więc jak to zrobić coś, żeby powiedzieć, a nikogo nie obrazić? To taki dowcip kiedyś powiedziałem... No to muszę powiedzieć, prawda? Rzecz się dzieje w celi. Jąkała z trędowatym siedzą w jednej celi. W pewnym momencie ten trędowaty wziął sobie nos, tak odkręcił i przez ten lufcik taki mały wyrzucił. Wziął ucho, odkręcił i wyrzucił. I ten Jąkała tak mu się przygląda i mówi tak, widzę kurwa, że powoli spierdala.